Rok 2013 bezwzględnie należał do nich, ale swój talent i swoje możliwości jako zespół zaprezentowali szerszej publiczności, no bardzo szerokiej publiczności, wręcz w 2014 roku, w zasadzie niedawno. Mowa o Frument Project. Dzisiaj lider tego zespołu, Patryk Walczak, jest gościem programu Wyszukani. Witam. Witaj, Patryk, prosto z pociągu do nas przyjechałeś. Prosto, tak, można powiedzieć. Z Ełku? Nawet za Ełkiem byłem. Za Ełkiem. No. Ale jakież to połączenie musi być, żeby to z Ełku przyjechać do Radomia? Na pewno przez Olsztyn, tak? Nie, kawałek nie. Do Warszawy jechałem, potem z Warszawy dalej tutaj do Radomia. Tam w Ełku kolejne projekty muzyczne. Tak. Tych projektów oprócz Frument Project ma naliczyłem 6, dobrze? Pamiętam? 5? 6? No tak jakoś. Tak, jak gdzieś, zapominasz. Tak, wiesz, bo to jest tak, że czasem jeden jest bardziej aktywny, czasem drugi. Coś, wiesz, coś na chwilę przestaje, potem to wraca. Wymieńmy te projekty, bo być może to zainteresuje także szeroką publiczność, to co robisz. No czyli tak, czyli jest, no Frument Project to jest, jasne. Wiadomo, tutaj rodzimy. Radomski, tak możemy go nazwać, bo Radomski. Przeczytałem w kilku wywiadach, informacjach, że radomsko-krakowski. Tak, to jest generalnie zespół powstał tutaj gramy, tutaj ćwiczymy, tutaj jakby zawsze jesteśmy pod szyldem Radomia. Mhm. No tyle, że Jacek, nasz gitarzysta, jest z Krakowa. Jest z Krakowa, no rozumiem. To tyle. No, ale to Radomski tyle tego jedna. Krakowa. No. Ach, okej, okay. No tyle i aż tyle. Ale czyli Radomski. Radomski. Z delikatną domieszką krakowskiego. Co dalej? Jest zespół, który się nazywa Dobroto, jak już właśnie z którym przed chwilą jeszcze próbowałem. Jest to zespół także wykonujący muzykę folkową, tylko nie polską, a pieśni ukraińskie. Z miksem różnych wpływów muzyki świata, od tam jakichś cyganów wędrujących przez wschód, zachód, wszystko. Po prostu taka mieszanka muzyki świata, właśnie z pieśniami ukraińskimi. To już dwa, teraz trzeci. Tygiel Folkbanda. Tak. To jest zespół z tymi samymi ludźmi, który Dobroto, tylko bez Ukrainek. I gramy muzykę już cygańską. Co tam dalej mamy? Krótko, gdybyśmy wymienili, co jeszcze? Bo tam tych projektów jest jeszcze chyba dwa. Jeszcze jest, no, orkiestra z dyplomu Patata i Tryk. Jest zespół z Bartasem, czyli chłopaki z Frumentu plus wokalista, to na jesień... Rusza? Na jesień rusza pełną parą. No jest duet Terefere. No to już jest 6 projektów. To jak no jeszcze wymienię, jest trio. No to proszę, to już jest 7. Człowieku, kiedy ty masz czas to wszystko robić, grać? Wiesz, no nie mam. Doba ma 24 godziny i zgodziłeś się także na przyjazd do Radomia teraz specjalnie dla nas. Bardzo ci za to dziękuję. To ja dziękuję. Powiedz mi, jak to jest? Bo tutaj w Radomiu byliście znani. Dostaliście kaziki, tak? Tak. Ty swoją muzykę pokazywaliście na wielu występach, w wielu miejscach, w kilku ośrodkach kultury na terenie Radomia, ale dopiero program Must Be The Music jakby pokazał was to, tak jak powiedziałem na początku, bardzo, bardzo szerokiej publiczności. Tak jest, że program, który ma oglądalność tam, nie wiem, około 3 miliona widzów, to wiesz, to jak trampolina działa, że od razu ludzie, którzy o nas nie słyszeli, nagle zaczynają nas kojarzyć jakoś, że jesteśmy tu z Radomia, że gramy, że w ogóle coś robimy, bo do tej pory, wiesz, jakieś festiwale przychodzili ludzie, którzy jakby się interesują stricte taką muzyką, jaką gramy, albo około, albo w ogóle się interesują muzyką. No a tutaj, wiesz,
w Polsacie o 20 w niedzielę, prawda? Rozumiem, czyli wyszli, wrota zagrali, otwarte. Tak, więc... No, ale powiem tak, na Zebrze publiczność będzie dużo większa, bo my jesteśmy na całym świecie. No tak, no właśnie. Powiedz mi, jak byś scharakteryzował to, co grać? Właśnie nie wiem, czy chcę charakteryzować jakoś tak, bo cały czas jest takie poszukiwanie, takie wiesz, wkładanie muzyki danej do jakiejś konkretnej szuflady, nie? Tutaj się zastanawiamy z chłopakami, cały czas jesteśmy gdzieś pomiędzy. Czyli to, co robicie, to cały czas poszukiwania? To nie, jakby poszukiwania nie, tylko że nie chcemy być stricte jacyś, wiesz, folkowi, czy jazzowi, czy jacykolwiek, tylko gdzieś jesteśmy właśnie pomiędzy tymi stylami, pomiędzy tymi utartymi nazwami. Nie macie wokalu we instrumencie. Nie mam. I siła w tym zespole właśnie jest w braku wokalu, słysząc opinię ekspertów. Taki był zamysł, tak to od początku wyglądało. Oczywiście tam mamy ten zespół drugi, który gra muzykę bardziej rockową, on jest z wokalem, ale to już jest całkiem coś innego. No jakby to muzyka instrumentalna, no. Śpiewamy swoimi instrumentami, akordeonem, gitarą. Kilka tygodni temu w tym programie gościłem młodego muzyka roku, Bartka Kołsuta. No, tak. Talent nie z tej ziemi. Myślę, że jeden z ambasadorów, na pewno muzycznych ambasadorów Radomia, bez wątpienia. Jego zdaniem akordeon przeżywa jakby drugą młodość, nie wiem jak to nazwać. Na pewno staje się coraz popularniejszy po wielu latach nieobecności i przestaje być kojarzony tylko z przyśpiewkami weselnymi, tak, a zaczyna być kojarzony z muzyką, która budzi bardzo pozytywne uczucia wśród wielu odbiorców. I także i u was jest w ten sposób, bo to akordeon sprawia, że fajnie się was słucha. No, staramy się, żeby tak było, żeby akordeon ludziom się kojarzył przede wszystkim z muzyką, nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, ale jakichś wyższych lotów niż tylko, wiesz, wesele, prawda, cygan w tramwaju i nie wiem, co tam jeszcze złego, wiesz, akordeonie. Nie, no wiesz, rozmawiając nawet z Bartkiem właśnie, no też widać bardzo ogromne zaangażowanie po nim, także i po was, bo no, gdyby nie akordeon, to tej waszej muzyki by nie było, no, w takim kształcie, no, tak to jest. No jakby taki jest kształt i to jest nierozłączalne w tym momencie. No. Jak oceniasz w ogóle ten instrument? On faktycznie, tak jak także Bartek mówił, przeżywa drugą młodość i jest coraz lepszy odbiór? Wydaje mi się, że tak, że jest jakby już takie zainteresowanie i ludzie już właśnie dostrzegają, że to nie jest wcale ten weselny i tak małymi kroczkami, jak pamiętam, to było nie tak dawno, wiesz, 5-6 lat temu, graliśmy z chłopakami gdzieś na ulicy w Polsce, to ludzie przychodzili, że jak to akordeon w ogóle w takim zestawieniu, wiesz, ty grasz tutaj jakiś Billie Jeana czy Lady Gaga czy cokolwiek, wiesz, o co chodzi, nie? A się okazuje, że jest, można na nim zagrać wszystko, tak? Można zagrać i nie ma jakiegoś tam większego obciachu i ludzie jakby to pozytywnie odbierają, więc... A teraz już po tym, że w telewizji jest coraz więcej, że Bartek Kołsut gra, pokazuje, że inni muzycy, że wiesz, że Marcin Wyrostek wygrał, tak. Mam Talent, że w takich programach właśnie jak Must Be The Music, w każdej edycji ktoś no, tam jest Enej, który także, Enej, którego no, podstawowym instrumentem jest akordeon. No tak, więc ludzie, myślę, postrzegają już to jako normalny instrument, tak jak wiesz, gitara, bas, bębny. W jednym z wywiadów przeczytałem, że wy reprezentujecie nie tylko polski, ale wręcz radomski folk. Tak. Nie tylko radomski, ale głównie tutaj... ziemi radomskiej, czy jak... Ziemia radomska ma dość bogato zachowane tradycje muzyki ludowej, muzyki folkowej. No i my czerpiemy jakby z tych źródeł tutaj. Czyli okolice Przysuchy na przykład, tak? Tak, tak, tak.
no, gdzieś zdobywamy nagrania, czy jak jest okazja, żeby się spotkać z muzykami, którzy to wykonują, to oczywiście korzystamy. Słuchamy, uczymy się i mieszamy to po swojemu. I... Rok Kolberga na pewno temu sprzyja, no, prawda? Jeden z waszych teledysków, pewnie już teraz go także widzimy, został nagrany w Muzeum Wsi Radomskiej. Także nie bez powodu, rozumiem. Tak. No właśnie z Muzeum Wsi Radomskiej mamy takie przyjacielskie dość stosunki i właśnie czy nagrania, czy tutaj ten teledysk, czy tam zajawki do Must Be The Music, właśnie tam mieliśmy zgody na to, żeby wykorzystywać i miejsce, i materiały. Znaczy, my także jeżdżąc jako ekipa obserwujemy, że bardzo dużo ludzi interesuje się takim właśnie, no, nazwiemy to dzisiaj folkiem na przykład, tak? Szeroko rozumianym, ale w ogóle twórczością ludową, tym takim powrotem do korzeni. Zresztą nie tylko odwiedzający Muzeum Wsi Radomskiej, ale ci wszyscy, którzy tam uczęszczają na warsztaty, uczniowie, nauczyciele, no masę ludzi odwiedza tamto miejsce. Wy także je chcecie w ten sposób promować. No oczywiście. Oczywiście. Nawet bym powiedział, że stało się to modne i wiesz, w Warszawie są imprezy, gdzie ludzie tańczą, wiesz, nie salsę, nie tango, tylko mazurki. O! Wiesz, i oberki, i spotykają się, i wiesz, i kręcą się w kółko, tupią, jak wiesz, jak kilkadziesiąt lat temu właśnie pod Przysuchą tam w chałupie. I stało się to jakby, wiesz, wraca to wśród młodych ludzi. Właśnie są organizowane festiwale, warsztaty, koncerty. To dobrze, że cieszy, na ziemi radomskiej mamy takie centrum, no tak, także, z którego korzystają muzycy. No tak. I tu właśnie i Muzeum Wsi Radomskiej, czy w Przysusze, właśnie tam prężnie dosyć to działa, co nas cieszy. Powiedz, jakie plany, bo płyty jeszcze nie macie, oczywiście powiedziałeś... 2015. Chodzi o względy finansowe? Nie ma żadnych konkretów, ale 2015 będzie. No dobra, chodzi o to, że wydalibyście wcześniej, tak? Tylko no to no tak, czas, tak. Pieniądze. Czas, pieniądze, też to tam się ucierały nasze też te szlaki muzyczne, no ale jakby już jesteśmy... Sprecyzowani? Już jesteśmy sprecyzowani, już wiemy, czego chcemy, my przede wszystkim, no bo... przede wszystkim od tego trzeba zacząć. No a nagranie, no próbowaliśmy jakimiś tam własnymi środkami, no ale jednak chcemy, żeby płyta nasza była taka, wiesz, wychuchana, profesjonalnie nagrana, taka, tak? Także, żeby zwrócić na to uwagę, zainteresować jeszcze więcej osób. To oczywiście. No. Czyli będzie wychuchana, wypiękniona w 2015 roku. Oczywiście. No to już czekamy w takim razie. A to... teraz co przed tobą? Jakie plany na ten rok? Koncerty pewnie. To, no raczej tak. Koncerty, no oczywiście tam pisanie nut na jakieś różne składy. Mam swój nowy trio, które też tam pisze swoje piosenki, więc będzie tam, no oczywiście Frument, dalej też jedziemy za chwilę na jakiś kolejny festiwal. W Kozienicach mamy lada dzień koncert, nie wiem czy to będzie przed czy po, ale... Czyli to jest tak, że no, zainteresowanie tą waszą muzyką jest ogromne, tak? Może nie ogromne, nie mam tak, wiesz, kalendarza, że po prostu nie mam kiedy czy coś, ale jak się zbierze tych kilka zespołów i no tak, wiesz, jeżdżę w tym pociągu. Stąd tam. Swoją drogą, jak to, bo mówi się o tobie, że pociąg to twój drugi dom, tak? No trochę tak, parę nawet utworów w pociągu powstało, więc... Tak? A jak w ogóle oceniasz? To w ogóle pytanie od czapy teraz, ale jak koleje? Koleje? Tak. Dla mnie świetnie. Ja
ogóle uwielbiam koleje ponad wszystkie inne transporty. Dla mnie najlepiej jest w pociągu, wiesz. Można wstać, przejść się, można z kimś porozmawiać, a można właśnie wyjąć komputer i klawiaturę i coś. A jak jest pusty przedział, to można wyjąć akordeon i poćwiczyć. O, to tak. Także polecam wszystkim. To życzę pustych. Akordeonistom i nie tylko. Życzę pustych przedziałów, bo one będą oznaczać, że będziesz tworzył jeszcze więcej. Pozdrów swoich kolegów z zespołu. Oczywiście. Pogratuluj, bo też widzimy, że stajecie się po prostu ambasadorem tego miasta swoją muzyką. Fajnie, że właśnie w roku kolbergowskim także możemy mówić o was, o muzyce, którą kształtujecie, no popularnej muzyce, to dużo mówić, ale z tą nutą tradycji. Także to cóż, fajnie, że fajnie. Dzięki za tą rozmowę. Dziękuję. Cały czas się nacinam na to, że mówię fajnie na końcu. Koledzy mi na to zwracają uwagę, śmieją się zza kamer. Dzięki serdeczne, Patryk. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.